Witamy Was bardzo serdecznie. Cześć. Witajcie w nowym vlogu. Z tej strony Kasia i Łukasz. Podróżowanie oczywiście przez V. Moi drodzy, dzisiaj przychodzimy do Was w takim wyjątkowym odcinku i chcielibyśmy troszkę opowiedzieć o naszej drodze. A mam na myśli książkę, którą napisała Kasia. Książkę, którą wydaliśmy w grudniu, ale do tej pory nie było okazji, żebyśmy o tej książce z Wami porozmawiali, żebyśmy poświęcili kilka minut na to, aby podzielić się informacjami, jak książka powstawała, jak ją wydawaliśmy oraz, co najważniejsze, o czym jest ta książka. Także w dzisiejszym filmie się tego wszystkiego dowiecie. Na napisanie tej książki wpadliśmy w drodze powrotnej z Portugalii do Polski, jak jechaliśmy na wiosnę. Jechaliśmy budować tego nowego kampera, pełni zapału i energii, i podczas jazdy wpadliśmy na pomysł, że rozdzielimy się, że tak powiem, podzielimy się robotą. Ja zamknę się na kilka miesięcy w garażu i będę przerabiał Ducato na kampera, a Kasia w tym czasie będzie opiekować się naszym kanałem, będzie tworzyć filmiki, montować filmiki oraz napiszę książkę, bo już po pierwszej książce Wielki Wóz minęło trochę czasu od jej premiery, no i dość sporo osób się pytało w komentarzach i w mailach, kiedy powstanie druga część, kiedy powstanie kontynuacja. Nigdy nie było na to czasu, bo cały czas coś było innego do roboty, no a teraz w tamtą, właśnie na wiosnę udało się, że tak powiem, wygospodarować trochę czasu, no i Kasia napisała książkę. Pisanie drugiej książki było z jednej strony łatwiejsze, bo już wiedziałam, jak wygląda sam proces pisania, już wiedziałam, na czym się skupić i bardzo mocno do serca wziąłam sobie porady Karola z Busem przez Świat, który mówił, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie wyznaczyć sobie codzienną ilość pisanych znaków albo pisanego czasu. Ja akurat wybrałam ilość stron, które muszę napisać. No i zmotywowałam się do tego, żeby codziennie, skrupulatnie, co rano siadać do pisania i nie wstawałam od laptopa, póki nie napisałam bodajże 8 stron dziennie. Jeśli chodzi o to, co znajduje się w drodze, to jest ona kontynuacją Wielkiego Wozu, ale napisałam ją w ten sposób, że jeśli trafi do osób, które nie czytały Wielkiego Wozu, to i tak tutaj w drodze jest cała zamknięta historia. Także nie trzeba czytać Wielkiego Wozu, żeby przeczytać to, natomiast oczywiście zachęcam i zapraszam do zapoznania się z pierwszą częścią. W drodze opisuję naszą drogę, naszą podróż, nasze przygody, które wydarzyły się od momentu, kiedy przyjechaliśmy do Hiszpanii i Portugalii na naszą pierwszą zimę, na nasze pierwsze zimowanie. Opisuję to, jakie właśnie wrażenia wywarła na nas Portugalia. Opisuję ten czas, kiedy podróże były jeszcze zupełnie wolne, zupełnie swobodne, kiedy właściwie w Portugalii jeszcze nikomu do głowy nie przychodziło, że mogą być jakieś zakazy związane z miejscami do zatrzymywania się, czy w ogóle ze swobodą w poruszaniu się. Pod koniec naszego pobytu razem z Łukaszem wybraliśmy się na Camino. To było moje drugie Camino i bardzo pragnęłam przejść je w trakcie naszej wielkiej podróży. I tutaj też znajdziecie właśnie opis tej pielgrzymki. Pierwszy tydzień szłam sama, potem dołączył do mnie Łukasz, więc opisuję tutaj, czym dla mnie jest Camino, jak nam się wędrowało i wydaje mi się, że każda z osób, która marzy też o Camino, znajdzie tutaj ciekawe i inspirujące informacje dla siebie. A potem z Portugalii i Hiszpanii ruszyliśmy z powrotem do Polski. W Polsce to jakby spędziliśmy czas podróżując i odkrywając Polskę, stając się takimi turystami właśnie kamperowymi, w związku z czym odkrywaliśmy miejsca, które były dla nas dotąd zupełnie nieznane. Byliśmy między innymi w województwie lubuskim, w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim, na Dolnym Śląsku. Także stajemy się takimi obserwatorami, już nie do końca mieszkańcami Polski, a takimi osobami, które przyjeżdżają do Polski po 5 latach nieobecności i na nowo odnajdują w Polsce... Nie będę mówić co. Zobaczycie, przekonacie się, czytając książkę. Z Polski ruszamy potem na południe, na Bałkany. Odwiedzamy kraje, które znamy, czyli na przykład Bośnię i Hercegowinę, nasze ukochane Medjugorje, ale także wybieramy się do miejsc, które są nam zupełnie nowe, jak Serbia i Albania, do których, już od razu Wam zdradzę, baliśmy się jechać. Jednak w miarę poznawania tych krajów, w miarę zanurzania się w ich kulturze, przekonaliśmy się, że nie było się czego bać. I szczególnie zachwyciła nas Albania, a tak naprawdę otwartość Albańczyków i ich ciepłe przyjęcie nas. Królik, taki malutki królik. Matko, jest, popatrz. O Jezu, uciekł. Idzie, wychodzi. Jest.
właściwie świąteczny, wielkanocny króliczek. Zajączek. Widziałam takie w Hiszpanii. Chciałbym mieć takiego zajączka. Dobra, ale wracamy do książki. Tak jak mówiłam, Albania, a właściwie Albańczycy podbili nasze serca. Jednym z takich niesamowitych spotkań było na przykład to spotkanie na plaży policjanta, który przyszedł do nas, odwiedził nas i mimo, że ni ząb nie umieliśmy się porozumieć, bo żadne z nas nie znało jakiegoś takiego języka, ani albańskiego, ani polskiego, to jednak udało nam się porozumieć. I właśnie to spotkanie też opisuję w książce. No i w Albanii byliśmy do jesieni, a potem z Albanii wzięliśmy prom i przenieśliśmy się do Włoch. I Włochy to było moje wielkie marzenie podróżnicze, do zobaczenia, ponieważ kocham pizzę, więc postanowiłam, że będąc we Włoszech codziennie będziemy jeść pizzę, a oprócz tego zwiedzaliśmy miejsca, o których uczyliśmy się w szkole i które zostały nam polecone przez przyjaciół i znajomych, także jest tam na pewno dużo fajnych miejsc, które warto zobaczyć. Mam nadzieję, że też ta książka zainspiruje Was być może do odwiedzenia jakichś ciekawych miejsc. No i całość kończy się, zatacza pętlę, gdy wracamy do Portugalii. Podsumowując, w książce przeczytacie przygody z 11 państw. Oczywiście jest tam, tak jak mówiłam, dużo szczerych i ładnych opisów, ale wydaje mi się, że też taka forma pozwoli Wam zainspirować się i znaleźć miejsca, które warto odwiedzić w przyszłości. Uważam, że ta droga jest troszeczkę lepsza, w sensie takim, że jestem już trochę odważniejszą pisarką. Jakby o wiele łatwiej przychodzi mi otwieranie się i opowiadanie też o tej stronie takiej wewnętrznej, że tak powiem, o sprawach, których nie zawsze mówiliśmy we vlogach, co czuliśmy, jakie myśli nam towarzyszyły przy podejmowaniu niektórych decyzji. Jak na przykład radziliśmy sobie z takimi pytaniami, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czyli co z naszą emeryturą. I na te wszystkie inne pytania właśnie odpowiadam w drodze. No i wydaje mi się też, że już mam troszeczkę lepszy warsztat, jakby troszeczkę bardziej świadomie piszę i już po prostu to doświadczenie, które przyniosło mi właśnie napisanie pierwszej książki, wydaje mi się, że w tej drugiej owocuje i że to po prostu czuć, że troszeczkę jest taką bardziej zwartą powieścią. Ja się pod tym totalnie podpisuję, ponieważ jak ja przeczytałem tą książkę pierwszy raz, ja się w ogóle nie wtrącałem do pisania książki, żeby też nie bałamucić tam, żeby po prostu nie siać zamętu i nie wprowadzać jakichś tutaj moich przemyśleń, więc ja po prostu przeczytałem, jak już była gotowa i od razu zauważyłem, że to ona jest bardziej odważnie napisana, że są po prostu takie szczere przemyślenia i opowieści o swoich uczuciach. We vlogach nie zawsze mamy możliwość, żeby przekazać to, bo mamy krótkie vlogi, więc zanim byśmy powiedzieli, tak naprawdę co myślimy, to już by koniec vloga był, a tutaj Kasia miała przestrzeń na to, żeby po prostu się wyrazić i powiedzieć wszystko, jak myśli, jak postrzega van life i wiele życiowych tutaj kwestii, więc ona jest bardziej odważniejsza od wielkiego wozu. Tak, bo moim celem było właśnie jakby ukazanie tego, co czuje człowiek, co czuje kobieta podróżująca właśnie cały czas w vanie, mieszkająca w samochodzie. Co się dzieje w człowieku, kiedy właśnie decyduje się na tak wielką zmianę, jaką w naszym wypadku był właśnie van life. Książkę zdecydowaliśmy się wydać samodzielnie w modelu self-publishing, czyli nie wydało to żadne wydawnictwo wielkie, tylko po prostu nasza firma, nasze skromne zasoby dwuosobowe. Mieliśmy też wsparcie Piotra z Manufaktury Książek, który pomógł nam w skoordynowaniu wszystkich prac. Znalazł korektę, osobę, która się zajmuje korektą, grafika, redakcję. Układ, redakcję, drukarnię i on też znalazł tą drukarnię w Poznaniu, która miała papier i która zgodziła się wydać tą książkę, także bez Piotra byłoby nam bardzo trudno. Dziękujemy. Dziękujemy Piotrowi. No i książki nie można, przez to, że jest niewydawana przez wielkie wydawnictwo, nie można jej kupić w zwykłej księgarni. Nie ma jej na półkach w Empiku, jest tylko i wyłącznie do kupienia w naszym sklepie internetowym. W porównaniu z naszą pierwszą książką, ta jest nieco grubsza i pomimo tego, że jest z innego wydawnictwa, to jest w zasadzie identyczna. Wszystko, układ jest identyczny. W tej zrobiliśmy nieco grubszą okładkę, ponieważ wydaje nam się, że w wielkim wozie była troszeczkę za cienka ta okładka. I dodatkowo w każdej książce droga jest włożona taka ładna zakładka papierowa, w której można zaznaczyć sobie, można, gdzie skończyło się czytać, żeby nie niszczyć książki, nie zaginać, ani też nie gubić się, nie zapamiętywać ostatniej strony. Ale w wielkim wozie też są zakładki. Akurat tu jej nie mam, tak. Ale do każdego wielkiego wozu też jest dodawana zakładka. Tylko inna. Ta jest czerwona, a tam jest taka biała. Biała.
Dla kogo jest ta książka? Ta książka moim zdaniem jest dla wszystkich osób, które myślą o van life'ie, które chcą rozpocząć przygodę z van life'em i chcą zobaczyć, czym to się je i tak dalej. To jest też dla osób, które już są zaawansowanymi karawaningowcami albo podróżnikami i które na przykład wybierają się do jednego z tych 11 państw, o których Kasia przed chwileczką mówiła. Książka jest też dobrym pomysłem na prezent, bo bardzo dużo osób kupiło właśnie na prezent przed świętami. I poprosiliśmy też naszych czytelników, żeby nam powiedzieli, co sądzą o tej książce, także teraz zobaczycie kilka opinii o książce Droga. Podoba mi się sposób, w jaki opisujecie wasze codzienne życie i drogę. Kasia zawiera również w swoich tekstach dużo ciekawych i przydatnych informacji o tym, jak można podróżować bez dużego i zasobnego portfela. Czyta się świetnie, bardzo pobudza wyobraźnię. Zachęca do pogłębiania tematów i informacji o miejscach, które są częścią waszej drogi. Droga jest podróżą nie tylko samą w sobie, taką fizyczną, jest również podróżą duchową. Czytając, nie spieszę się. Oglądam w YouTube miejsca ze stron kartek książki i w taki oto sposób mogę być tam, gdzie mnie nie ma. Duże uznanie za opis drogi Camino de Santiago. Wasza książka przenosi mnie w rejony, których mogę nigdy nie zobaczyć, bo fizycznie nie starczy życia, ale też zachęca, aby ruszyć w drogę ku przygodom. Książka, tak jak mówiłem, jest sprzedawana tylko przez nas w naszym sklepie internetowym sklep podróżowanie.pl i jest dostępna w formie papierowej, takiej klasycznej książki, którą można poczuć. Może sobie robić notatki, ale jak ktoś woli elektroniczną wersję, czyli e-booka, to również można zamówić e-booka i później sobie przeczytać na telefonie, na laptopie albo na czytniku Kindle. Książka, jak wejdziecie do naszego sklepu, zobaczycie, że jest sprzedawana tak samodzielnie albo w zestawach na przykład z Wielkim Wozem albo z Księgą Podróży. No i zawsze w zestawie jest taniej, to od razu mówię, więc jeżeli ktoś chciałby z was nabyć takie książki, to w zestawach się opłaca bardziej. Dlatego przypominamy, jeżeli chcielibyście zamówić książkę, to sklep podróżowanie.pl. Są tam dostępne wszystkie nasze produkty, są jeszcze kubeczki i inne rzeczy, ale to już nie będziemy wam dzisiaj o wszystkim mówić. Do was mam jeszcze taką prośbę, w zasadzie do wszystkich osób, które czytały już jakąś z naszych książek, czy Wielki Wóz, czy Droga. Chcielibyśmy poznać waszą opinię o tej książce, a przede wszystkim chcielibyśmy się dowiedzieć, co najbardziej wam utkwiło w pamięci. Które z opisywanych miejsc, albo atrakcji, albo jakichś naszych przygód wam utkwiły w pamięci. I na zachętę chcielibyśmy zrobić taki malutki konkurs. Dla wszystkich osób, które udzielą odpowiedzi, wśród nich rozlosujemy nasze karty. Karty vanlife'owe, ponieważ mamy też takie karty vanlife'owe do gry. 3 osoby otrzymają takie karty od nas w prezencie za udzielenie odpowiedzi, co najbardziej się podobało w książce. Te odpowiedzi można, że tak powiem, udzielić przez najbliższe 2 tygodnie, dlatego też dla osób, które nie mają książki, ale kupią i przeczytają, to jeszcze będą mogły wziąć udział w tym konkursie. Napiszcie nam komentarz w filmem, a jeżeli nie macie dostępu do możliwości dodawania komentarzy, na przykład oglądacie na telewizorze albo, nie wiem, jakimś innym czytniku, oglądniku, to napiszcie do nas na maila na kontakt@podróżowanie.pl. To też dla nas jest ciekawa informacja, bo przede wszystkim chcemy się dowiedzieć, co wam się najbardziej podobało. A ja się śmieję, bo ja wiem, co Łukaszowi się, znaczy wydaje mi się, że wiem, która Łukaszowi się przygoda najbardziej, albo który opis mu się najbardziej podoba. Z tej książki to wiem, na tak, pewno. Tak, i to będą te koła pewnie. Ci, co czytali książkę, to koła. Wiedzą. Koła samolotu, który mały włos nie zniszczył nam wana. Tak, to jest, no, tam można byłoby wypikać to. Jakbym tu zacytował teraz ten moment, to można było tutaj wypikać. Ale to zostawiamy tajemnicą dla czytelników. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Jest nam bardzo wesoło, jesteśmy szczęśliwi, jest ciepło. Widzieliśmy króliczka czy zająca. Co króliczka to jakieś ptaki latają. Idzie wiosna. Wiosna w pełni. Jest cudownie. Cieszymy się, że jesteśmy w Portugalii, w miejscu drogiemu naszemu sercu. Przesyłamy wam troszeczkę tej wiosny. Dużo miłości. Serdecznie was pozdrawiamy i dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. I co, widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!